Hej, witajcie moi kochani, z tej strony Bobru, a to jest Organ Trail. Poziom Suicide, poziom najtrudniejszy, poziom, w którym już w pierwszym odcinku straciliśmy jedną osobę, jesteśmy na skraju wyczerpania i prawdopodobnie w każdej chwili nasza przygoda może się zakończyć. Jesteśmy bodajże w trzecim mieście, jak widzicie mam 5 paliwa, czy licha, nie wiem czy nawet nam starcza na dojechanie do kolejnego celu, 7 scrapu, czyli no niedużo. Fooda 150 bardzo mało i amunicji najwięcej właściwie. Oprócz tego dwie oponki i 10 kasy. No i tutaj tak wygląda nasza drużyna. Ja ledwo żyję, nie mam medkitów, prawdopodobnie zaraz zginę. Nasze auto co takie całkiem. No i 212 mil do farmlandu, ale nie wiem czy tam dojedziemy. W deprechę wszyscy wpadli. Mam nadzieję, że starczą to paliwa. Andrea ma tyfoid, nie wiem, trochę coś choroba brzucha, nieprzyjemna. Analu nie będzie, Anala właściwie. 7 strapu znaleźliśmy, fajnie. Ale wolałbym paliwa trochę znaleźć. Muszę wolniej jechać, bo oczywiście deszcz zaczął padać. No, Andrea została postrzelona, chuj wie skąd. Jest farmland. Praca. No, jeden paliwa to naprawdę, to nie jest fajne. Nie wiem co teraz właściwie mogę zrobić. Mogę coś w tym mieście kupić, tylko amunicję. Amunicja mi nie jest potrzebna. No trzeba się przespać tutaj 3 godzinki, żeby ta Andrea trochę stanęła na nogi. No i dobra, lecimy dalej. Prawdopodobnie zaraz to się wszystko skończy. Bajdżank, no jasne. Gdziebym jeszcze dostał coś za zniszczenie ich. A to po prostu jest... Albo daje się im zabić i nic nie dostaje. I tracę. Bo ostrzeliwują mniej niż mój samochód. Albo też po prostu wygrywam i nic nie dostaję. Oprócz tego, że mnie nie zabijają. Nie fajnie. Powinieneś być też nagroda za to. Oj, oj, oj. Dobra, ja też wyszło to. Udało się sprać tych grupków. Przeżyliśmy atak, niebo się wypogodziło. Ledwo są mamy paliwa. Andrea nie jest chora na tyfus już. Nasze auto jest w opłakanym stanie, no jest lipa. Nie wiem czy my to przeżyjemy. Jedyny plus tego jest taki, że ktoś w miarę szybko się jedzie, ale nie wiem dlaczego tak jest. Dobra, robota. Jest medkit defense, od defense zacznijmy. Tego medkita mi dajmy. Bo jak przegram teraz ta defensa, to jest praktycznie koniec gry. Bo mam tyle HP, że te zębiaki po prostu mnie zabijają. Nie wiem co się dzieje, główny bohater ginie, czyli ten przywódca zespołu jakby. Prawdopodobnie po prostu jest koniec gry i tyle. Jeszcze ani razu mi się to nie zdarzyło. Chyba nawet Lesmowzie raz, ale to jest inna bajka. Ojej. Ajajajaj. Otrawże. No, jakim cudem? Dobra, udało się. Medkit jest nasz. Bandytów też spróbuję. O Jezu, nie uleczyłem się. Ja teraz przegram, to koniec. Ale przesrane. Blisko mnie teraz muszę zniszczyć, spróbować. Dobra, jeden zniszczony. Dobra, zostało 3. 2. Teraz bez głupich błędów. Aha, świetna celność, Bobro. No! Parapet go walnąłem, ogarniacie? Dobra.
A, to by było piękne zakończenie walki. O Jezus, jakie to jest wredne. Dobra, udało się. Trzy medkity wpadły w nasze ręce. Walka o każde lekarstwo trwa. Dobra, chociaż tak to już jest bezpieczniej się czuję. Autoshop, co to jest za upgrade? To jest fajny upgrade, no ale niestety. Buy. Paliwo, czekaj, co możemy sprzedać? Co możemy sprzedać? Scrapu możemy z 7 sprzedać. Choć cena tu jest zjebana mocno. Żarcia nie możemy sprzedać, bo mam 46. Dobra, jedno paliwo kupiliśmy sobie przynajmniej. Wybaczcie, coś mi się głos załamuje. Chyba zaczęłam palić jakąś chorobę. Tyfoid. Albo coś w tym stylu. Ale teraz już będzie można... Wow. Może być. Już amunicja nam... Dobra. Scavenger. To jest teraz... Moja szansa na lepsze jutro. Dobra, gdzie dalej? Oj, se zbajtowałem. Myślałem, że zbajtuję ich tutaj i se tutaj ucieknę. Ale dobra, po lewej stronie mamy kolejną paczuszkę z pożywieniem. Pożywieniem, pokarm bogów i ludzi, czyli kebab. O, i coś przycięło. Ale to mogło się skończyć tragicznie, no tragicznie. Ta gra mnie straszliwie karze. Okej, w dół. Świetnie. Koniec. 200 żarcia, spoko. Więcej. Żarcie, chyba to jest. O, co to było? No. Coś jeszcze by się może tak pojawiło? Byłoby bardzo fajnie. Okej. Przeżyliśmy 15 żarcia, no. Lepsze to niż nic. Znowu jedzonko na sam start. Ogólnie to, kurczę, fajnie się gra w tę grę. Szczególnie, że ostatnio skończyłem w końcu drugi tom Apokalipsy. Jak ten materiał dostaniecie, to pewnie jeszcze o tym nie wiecie z bloga, bo on będzie jakoś... Wow. On będzie jakoś opublikowany od tego materiału za tydzień, jakiś coś w tym stylu. Może nawet mniej niż tydzień, jakieś 5 dni może. Robił zombie pociąg i kurczę, naprawdę, jeżeli lubicie klimaty zombie apokalipsy, podobają wam się gry typu Daisy, typu Oregon Trail, Left 4 Dead i tak dalej, to i lubicie czytać, to naprawdę was zapraszam na bloga, bo wiem, że tych informacji mało kto ogląda, w sumie się nie dziwię, ale właśnie jakby ktoś szukał czegoś, to mam bloga, serdecznie na was go zapraszam, chciałem powiedzieć, was na niego zapraszam, ja pierdolę. Ja tu piszę bloga, a wysłowić nie umiem. To jest przykre, naprawdę. No i co teraz? Co teraz? Lewo, prawo, lewo. Prawo. Oj! Dobra, ale... Ja pierdolę, patrzcie jak ten... Jak tu ma chęć wryzienia się we mnie. Niesamowite. Dobra, koniec scavengerowania. Możemy trochę jeszcze sprzedać żarcia. Tak, ze 100, nawet 90 może. No i cóż, lecimy dalej chyba. Czy możemy naprawić auto? Jak się nie naprawi, to też jesteśmy w dupie. Ale to just saying. Udało się, ale mam szczęście. Dobra. Party. Tutaj odpoczynek, to nie wiem... 2-3 godziny, powiedzmy, żeby Andrea trochę więcej skorzystała z tego wypoczynku.
Świetnie. No i cóż, ruszamy dalej. Tylko chcę coś zobaczyć, stop. Roadmap, gdzie my jesteśmy? No, powiedzmy jedna czwarta, trochę więcej. Między jedną czwartą, jedną trzecią. Jakbym dojechał chociaż do połowy, byłoby fajnie, dać już tam, nie wiem co tam jest dalej, w sumie. Meksyk chyba tam jest jakiś? Jest ten. Albatorki z Breaking Bad'a. Znowu godzinę tracimy na jakieś blokady. Dużo tego jest, tych blokad i innych przeszkód. To nie jest zbyt fajne. Dobra, jakie są roboty? Za 15 dolców bandyci normalni. Dobra, możemy spróbować. To muszę jakoś to fajnie wymierzyć. O Jezus, jak ja możemy to nie trafić po prostu? No! Dwa razy nie trafiłem w najbliższy ode mnie cel. Dobra, pierdolę to. Dobra, udało się. Jak powiedziałem pierdolę, to się udało. Przecież on dostał w papę. O, teraz oczywiście spudłowałem, no bo jakby mogło być inaczej. Dobra, dostał. Kurwa. Koleś się schyla. Po czym dostaje, znaczy dostaje w głowę i się schyla jeszcze. Co to kuźwa? Dobra. Za dużo amunicji tracę, ponad 20 na 4. Na 4 cele, nie fajnie. Combat Trainer. Nie, capability mi nie jest potrzebne. Cenowo to tak średnio wygląda tutaj. Czy można kupić paliwo? Nie można kupić paliwa i zaraz będę musiał... Nie wiem co robić właściwie. Może stop jeszcze na chwilę. Stop! Co to dostał znowu? Daryl dostał? Chciałem tradenąć się jeszcze. Fajnie, że mogę. Za jedno... 83 żarcie za jedną oponę. Nie. Żarcie da się zdobyć jeszcze. Ale mi się paliwo kończy. Nie wiem co się będzie wiązało z tym, że mi się paliwo skończy. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Będę chyba musiał czekać i trade robić. To będzie nieplanowany postój. Ale dobra, chyba dojedziemy do tego czegoś, cokolwiek to jest. Dobra, wszyscy tam. Andrea też żartownisia. Robota. 42 dolarów Suicide Bandyci. Recovery 23. No dobra, te recovery zrobimy, tamtego raczej nie. Czyli może zmarnać około, no nie wiem, z 10 amunicji, żeby być jakieś 13 dalej na plus. Dobrze wiedzieć. Ale mam nadzieję, że nie zmarnuję żadnego i po prostu dostanę tam 23 na plus na tej amunicji. Dobra. Chyba nas nie dorwą te z dołu, zębiarki. Dobra, rush jest zawsze dobry. Dawaj, dawaj! Och, chuj. Jeszcze te zombiaki pod koniec. Jezu, ledwo. 23 amunicji, fajnie. Trady jakieś. Nie mogę, okej. Jakieś paliwko, 15 za paliwko. Jest jeszcze paliwko? O Jezu, coś sprzedamy jeszcze. Trochę tego jedzonka sprzedamy chyba. Po 3 mi brakuje, dobra. Kupię paliwko. Świetnie. Ile mam teraz to paliwka? Poi? Co? W ogóle co? Ile mam tego paliwa? Ile ten baniacz paliwa ma jakby? O Jezu, horda zombie. Musimy przeczerpać to trochę. Może jakoś, chociaż ich trochę mniej będzie. Moderate, to nie jest dużo. Small, dobra. Wyciągnął mi kogoś? 45 żarcia. O, ale mam teraz żarcia. Stop! Scavenger. Scavenger lecimy.
I po tych skrawędziach prawdopodobnie będzie koniec odcinka, bo jak starczyłem na 4 skrawędzie, to będzie 40 sekund, no to... No, Madreo, umiem liczyć spokojnie. Och, kurwa, no. Zawsze gdzie pójdę do zombiaków akurat dużo. Ojejku, jejku. Marcie również, że ostatnio, to już mówiłem jakoś na fanpage'u, jeżeli nie polajkowaliście jeszcze fanpage'a, to zapraszam was do opisu, tam macie link, tam często wrzucam jakieś screeny, jakieś pierdółki, informacje, do których mi się nie chce robić odrębnego filmika, po prostu takie małe te, ale czasami dosyć ważne. No i tak czy siak, tam właśnie informowałem, że trochę będę mniej aktywny, ponieważ zaczyna się rok szkolny, znaczy zaczął się rok szkolny i po prostu, wiecie, no ciężko to wszystko pogodzić razem. Jeszcze chce się coś swojego porobić, apokalipsy trochę popisać, no i jakoś tak wychodzi. Że po prostu jest mniej tych materiałów, nie ma teraz wakacji codziennie materiału, nawet czasami po dwa materiały były, jak jakiś The Walking Dead czy coś. Teraz jest po prostu jeden materiał dziennie, czasami jeden na dwa dni. Raczej nie będę schodził poniżej tej formy jeden na dwa dni, przynajmniej jakiś króciutki. Ja pierdolę, jak ja to zrobiłem? Tak czy siak, no, postaram się nie schodzić od tej formy. Nie wierzę. Od tej formy jeden na dwa dni przynajmniej. Jeżeli mi się uda, to postaram się codziennie wrzucać jeden. A czasami też wyjdzie sytuacja, że na przykład przez 2 czy 3 dni nic nie się działo na kanale. Musicie się z tym liczyć po prostu. Tak was ostrzegam po przyjacielsku, żeby nie było, że Bobru znika jak JJ i żadne info o sobie nie daje. Po prostu jak będę miał trochę mniej czasu, będę miał zły humor i tak dalej, bo to nagrywanie też trzeba mieć trochę tego humoru, żeby pogadać z wami, żeby wam jakoś tą rozgrywkę urozmaicić jakimkolwiek komentarzem, nawet mówieniem tego, co się po prostu dzieje na ekranie, a ja zazwyczaj staram się jeszcze coś oprócz tego dokładać, jakieś informacje i sracje, pierdacje, więc naprawdę czasami ciężko się do tego zebrać. Wraca człowiek o tej 16, tam o 15, czy nawet czasami o 14, i po prostu już zmęczony jest, chce coś obejrzeć sobie, chce coś zjeść i wiecie, nagle się robi 20, trzeba jeszcze coś do szkoły przygotować, coś tam odrobić, do czegoś się pouczyć i wychodzi nagle 23, jeszcze się pogada z kimś i trzeba iść spać. Kiedyś miał taki schemat, że nagrywam wieczorem późnym, ale teraz po prostu nie daję rady wstawać, ludzie. I to jest coś niesamowitego. Jak o 7.30 ustawiam sobie budzik, co już tak jest taką ostateczną formą. Na tyle, że jak wstaję, to szybko moje zęby ubieram się i wychodzę, bo inaczej bym się spóźnił. To naprawdę, jakbym miał jeszcze na przykład siedzieć do pierwszej i sobie nagrywać, to oj, nie, chyba bym nie do rady. Niestety tak to działa. No, zjemię ten zombiak? Zjemię. Nie zjedłby mnie, no ale dobra. Tradeów nie ma. O kuźwa, co się z moim tym stało? Muszę go naprawić. Ja to obrobię. Świetnie. Jeszcze raz za 8. No 8 jakby przeszło, byłoby cudownie. No kurwa, po prostu ja to słyszałem już, zanim się nareperował, to słyszałem ten dźwięk taki tydu. Wiecie, taki dźwięk porażki. Dobra. Tak więc dziękuję wam za uwagę, ocalali. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz... łapki w górę oraz komentarza, jeżeli macie jakieś pytania, bądź też po prostu chcecie mi jakoś miło podziękować za odcinek. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku z powrotem na drodze, tak więc trzymajcie się, no i hej, pa, pa.